Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Otrawlogu. Ja dzisiaj wstałam około godziny 7, zabrałam się, ogarnęłam, teraz jest po godzinie 8. Mam do zrobienia bardzo, bardzo dużo spraw i dzisiaj mam bardzo intensywny dzień. Jeżeli wyjdę z domu po 11, to pewnie wrócę około 21. Dlatego też stwierdziłam, że dzisiaj nagrywam vloga. Ostatnio nie było filmów, ale o tym może Wam opowiem wieczorem, dlaczego tak się stało. Osoby z grupy już wiedzą, natomiast Wam myślę, że się wytłumaczę wieczorem, bo teraz szczerze mówiąc chciałabym się skupić na tym, co mam do zrobienia przed wyjściem, żeby zdążyć, bo mam taką tendencję brzydką, że jak zacznę coś robić, to potem się ze wszystkim nie wyrabiam przed terminem, który sobie postawię, bo zawsze coś wypadnie dodatkowego. Dlatego ja teraz lecę do pracy. Dzisiaj jest bardzo dziwna pogoda, teoretycznie jest w miarę ciepło, ale nie ma upału. Jest słonecznie, ale co chwilę przetaczają się chmury, więc nie wiadomo, czy będzie lało, czy będzie burza, czy też pogoda się utrzyma. Dzisiaj jest też ostatni dzień misji, dlatego pewnie wieczorem pójdę do kościoła, znaczy na pewno pójdę wieczorem do kościoła. Ale do tego czasu mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, dlatego ja śmigam i pewnie odezwę się do Was później już poza domu. Obecnie jest godzina 11.30, ja właśnie idę na autobus. Jadę znowu do Auchan, ale mam do załatwienia dużo spraw. Może Wam nawet pokażę, co będę kupować. Pierwszy przystanek Decathlon. Idę na poszukiwanie plecaka i pokażę Wam, czy znajdę coś fajnego. Wpadł mi w oko taki plecak i chyba się na niego zdecyduję. Co sądzicie? Jestem już po zakupach, zdecydowałam się jednak na ten różowy plecak. I teraz będzie osiągnięcie, bo będę musiała się spakować do samolotu właśnie na tydzień. To już wiecie, na ile jadę, ale jeszcze nie wiecie gdzie. Bo właśnie w tym plecak, myślę, że dam radę, nie powinien być to problem. Na szczęście mam małe rzeczy. Dlaczego wziąłam akurat taki jasno-różowy? Bo będzie bardzo rozpoznawalny, tak, na lotnisku. Będzie łatwo go odnaleźć, później jak będą wyjeżdżać bagaże. Teraz jestem już po zakupach. To były takie podstawowe zakupy, jak ryza papieru do drukarki, wiecie, typowe domowe sprawy. Teraz czekam na autobus i jadę prosto do dziadku. A to nie będzie ostatni dzień mojego pobytu gdzieś poza domem dzisiaj, bo potem idę na spotkanie, potem idę do kościoła i dopiero po kościele wracam do domu, więc pewnie około 8-9. Ale postaram się coś u dziadku dla Was nagrać. Wiem, że będzie przepyszny obiad, czyli domowej roboty naleśniki. Dlatego ja już powoli idę na autobus i odezwę się do Was z redy. Jest godzina 5, ja niedługo idę od dziadków. Fajnie się siedzi, fajnie się rozmawia. Powiem Wam, że pogoda jest straszna, co chwilę albo pada, albo zaczyna świecić słońce. Mam nadzieję tylko, że nie zmoknę. Za chwilę idę na spotkanie, a potem idę na zakończenie misji świętych. Będę w domu pewnie około godziny 21. Jak przyjdę, to tylko podłączę kamerę i zaraz się do Was odezwę, bo oczywiście zapomniałam ją naładować, standard, wiecznie rozładowana bateria. I mam dla Was bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Będę na Meetup w Gdańsku, czyli 25 czerwca. Tam będziecie mogli mnie spotkać, ale o wszystkim Wam opowiem jeszcze, jak wrócę do domu wieczorem. Dlatego ja jeszcze chwilę jestem u dziadków i zaraz śmigam. Właśnie wróciłam do domu, jest około 20.30. Przepraszam Was za światło, bo co prawda jeszcze na dworze jest jasno, ale tak jak Wam mówiłam, ja mam okna od strony wschodniej i po prostu już wieczorem w miarę w pokoju jest jasno, ale do sprzętów jest trochę ciemno. Mam nadzieję, że to oświetlenie Wam nie przeszkadza. A jakoś nie mam ochoty jeszcze zapalać górnego światła. Muszę Wam powiedzieć, że ten czas misji był naprawdę niezwykły. Działy się wielkie rzeczy. Dla chętnych wszystkie nagrania z właśnie misji naszych w redzie są w internecie na stronie parafialnej, jakby ktoś chciał sobie usłuchać nagrania ojca Adama Szustaka. Wystarczy wpisać Reda Antoni i od razu wyskoczy strona i tam po prostu w zakładce odpowiednio musicie poszukać. Postaram się też Wam rzucić link w opisie. I naprawdę warto posłuchać tych kazań, tych konferencji, bo według mnie były naprawdę z mocą, były niesamowite. I osoby będące w grupie na Facebooku wiedzą, dlaczego nie było filmu, a ja mam wreszcie chwilę, żeby Wam to wyjaśnić. Powiem Wam, że nie planowałam tej przerwy i chciałam, żeby filmy codziennie, nawet w trakcie misji, się pojawiały, ale muszę Wam powiedzieć, że jak poszłam na mszę otwierającą w niedzielę, zostałam tak zmiażdżona, że stwierdziłam, że skoro misje są raz na 10 lat w parafii, a tym razem przyjechał ojciec Adam, to może warto skupić się choć chwilę na sobie, bo jeżeli ja nie będę miała w sobie nic, tak, żadnego radości, żadnego optymizmu, żadnej energii, żadnej siły, to co ja Wam będę mogła dać? Dlatego stwierdziłam, że wolę te kilka dni przeznaczyć dla siebie,
żeby po prostu siebie naładować i żeby przyjść do Was później z uśmiechem i z mocą. Dlatego też tak zrobiłam. Myślałam, że może zacznę od środy nagrywać. Nie udało się, ale nieważne. Ja teraz mam sporo spraw do ogarnięcia na komórce, bo oczywiście byłam w kościele, więc nie miałam jak tego ogarniać, bo mam masę powiadomień i muszę ogarnąć kilka spraw na kompie. I myślę, że jakąś godzinkę się do Was odezwę, bo pod moją nieobecność przyszły zamówione z Deichmanna torebki, chciałabym Wam to pokazać. Dodatkowo pokażę Wam z bliska jeszcze na spokojnie ten plecak, który dzisiaj kupiłam. I ogólnie jeszcze chciałabym do Was pogadać, bo jakoś dzisiaj były do tej pory takie dość krótkie klipy, a że bateria mi właśnie siadła, bo oczywiście zapomniałam ją podłączyć, nawet nie, dopiero wyszłam do domu, po prostu odpaliłam kamerę i przypomniało mi się, że nie jest naładowana, dlatego ja teraz ją podłączam, idę do kompa i odezwę się do Was, jak troszeczkę się bateria podładuje. Właśnie podładowałam trochę kamerę i mogę Wam pokazać moje zamówienie z Deichmanna. W efekcie zamówiłam 3 torebki. Dlaczego? Na tą czarną zdecydowałam się już szybciej i radziłam się Was na live i doradziliście mi, żebym wzięła czarną, głównie doradziłyście. Powiem Wam, że ta beżowa również mi się podobała, ale gdy przyszła ta konkretna torebka, z miejsca się w niej zakochałam. Jestem torebką maniaczką i uwielbiam torebki, bo jest fajna, pojemna, ale nie jest taka bardzo duża jak ta różowa, ale zmieści bardzo wiele. W dodatku jest czarna, taka w miarę elegancka, w miarę stylowa, ale tutaj coś się dzieje, widzicie, są chyba nity, które mają imitować ćwieki, albo coś pseudoćwieki, troszeczkę zamków i uwierzcie mi, jak się robi dla Was YouTube'a, to trzeba troszeczkę sprzętu ze sobą tachać, dlatego standardowe torebki nie dają rady, czekajcie, za wysoko Wam pokazuję. I ta jest o idealnej wielkości, niestety ta szara, która tak Wam się podobała, zanim zdążyłam ją zamówić, została wykupiona, chyba została ostatnio jeszcze tylko w sklepie internetowym. Dlatego musiałam zdecydować się na coś innego. Wybrałam takie dwie torebki i powiem Wam, że zamawiałam je z myślą, że zostawię sobie tylko jedną. I teraz szczerze mówiąc, nie wiem, którą wybrać. Ta z tyłu popielata bardzo mi się podoba, w dodatku ona ma tam zamek w tej klapce. Ta natomiast jest bardzo malutka, ale obawiam się znowu, że jest zbyt malutka. Ona teraz tutaj tak wygląda, a za chwilę Wam pokażę, jak wygląda w mojej ręce, bo wtedy zrozumiecie, o co mi chodzi. I muszę przymierzyć. Boję się, że ta szara będzie za duża do samolotu, ale strasznie mi się podoba i zastanawiam się, czy po prostu jej sobie nie zatrzymać. A ta, że będzie za mała, bo ja będę musiała wziąć sprzęty tak i mieć przy sobie w samolocie. Dlatego też musi mi wejść aparat, musi mi wejść kamera. Musimy wejść telefon, powerbank i obawiam się, że po prostu tutaj nie zmieszczę. Będę musiała to po prostu przymierzyć, powymierzać też centymetrem i zobaczyć, jak to się ogólnie przedstawia. I takie to są dylematy. Zaraz się zdziwicie, o, jedziesz na wakacje, zamawiasz torebki. Bo powiem Wam, że kilka dni temu zorientowałam się, że ja nie mam takiej małej, fajnej, wygodnej torebki, bo zawsze kupuję większe torby, a te większe po prostu są za duże i przejdą mnie na lotnisku jako bagaż podręczny, bo w Ryanairze możecie mieć jeden mały bagaż podręczny plus małą torebkę. I musiałam po prostu coś zakupić, nie wiem, czy tą małą zatrzymać. Podoba mi się, ale z tego, że mi się podoba, jak prawdopodobnie będzie mało użyteczna. Nie wiem, już obracam kamerę i Wam pokazuję, jak ja wyglądam z tą torebką. Może te dwie po prostu mniejsze Wam pokażę. Najpierw Wam zaprezentuję tą. Jak widzicie, ona jest naprawdę malutka. Widzę, że w kamerze to wcale tak nie wygląda, bo do mnie wygląda na dużą w miarę. Ma pojemny spód, jak możecie zobaczyć. Strasznie podobała mi się ta tutaj ozdoba, ale boję się, że po prostu jest dla mnie zbyt mała, że mi tutaj wszystko nie wyjdzie, bo jak tak przymierzałam, to po prostu ledwo kamera wchodzi na długość. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy mój portfel z Avonu tu wejdzie. A jednak będę miała dwie waluty i obawiam się, że no, niestety nie dam rady. Nie wiem, jak sądzicie? No, zobaczcie. Ona jest po prostu bardzo, bardzo malutka. Ta jest na po prostu długi pasek przez ramię, ale jak możecie zobaczyć, ta już jest lepsza. Się prezentuje dość sporo i też nie będzie tak po prostu przewieszona, wyglądać do mnie głupio. No, zobaczcie. Jest w miarę okej, okay, jeszcze jest w granicach rozsądku. Wiem, że zaraz mi powiecie, że mam obsesję na temat długich torebek, no ale ja nie lubię tak mieć jakiś siatek. Lubię mieć zawsze wszystko w jednym miejscu, a kiedy nosi się kamerę, portfel, powerbank, telefon, jeszcze jakiś model, na przykład Eveliny czy coś i po prostu tych rzeczy zawsze jest sporo, to jakoś szczotka, lusterko, pomadka
I potem człowiek się nie mieści w takiej małej torebki, dlatego ja jestem zwolenniczką takich większych torebek. Też ta to jest tak naprawdę malutka w porównaniu do mnie. I teraz nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, będę musiała wymierzyć. Na pewno wam powiem. Nie chciałabym zachowywać trzech, bo ja mam sporo torebek, ale z drugiej strony każda jest ładna i każda jest wyjątkowa. Obawiam się, że nawet jak ta będzie za duża do samolotu, chociaż nie sądzę, to po prostu ją sobie zostawię, bo bardzo mi się podoba. Ta czarna na pewno zostaje, bo jest niesamowita. A czarnej torebki znaleźć ładnej takiej, żeby mi się podobała i żeby była w takiej kształcie takiego kuferka, jak ja to mówię, jamnika. Nie wiem skąd mi się to wziął. To jest naprawdę problem, bo powiem wam, że już szukam od kilku lat takiej ładnej, właśnie kuferkowej i jakoś ciężko było z tym, bo albo cena była totalnie niewiarygodna, albo po prostu, wiecie, mi się nie podobała ta torebka. Przez cenę niewiarygodnie, no mam na myśli niewiarygodnie wysoką, a to była za 79, więc jeszcze jest miar okej. Okay. Nie wiem, a ta mi się po prostu podoba i powiem wam, że zawsze chciałam mieć torebkę, to zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, z klapką, która tutaj ma zamki, rozumiecie? I tu możemy otworzyć i wsunąć na przykład telefon, tak? Wiadomo, że nie możemy włożyć nic grubego, ale te zamyczki chodzą naprawdę dobrze. Tutaj jest pasek. I nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam zrobić. O, jutro przyjedzie do mnie Ala, to się jeszcze Ali poradzę. Ale powiedzcie mi, co sądzicie o tych torbach, którą byście sobie zatrzymali. Oczywiście, że fajnie by było się zmieścić w tą małą do samolotu, ale kiepsko to widzę, szczerze mówiąc, bardzo kiepsko. Dlatego czekam na wasze opinie, a ja teraz śmigam, trochę pooglądam YouTube'a, trochę odpocznę, bo dzisiaj miałam naprawdę ciężki dzień. I do tego jeszcze pooglądam trochę sporo w internecie i będę powoli montować tego vloga, żeby wam rzucić go na rano. Właśnie poszłam do pokoju, do komputera i przypomniałam sobie, że zapomniałam wam pokazać plecaka na spokojnie i wyjaśnić, dlaczego zdecydowałam się konkretnie na plecak do podróży. Jak widzicie, u mnie wszystko jest w ramach przygotowania do podróży ostatnio, ale powiem wam, że nie latałam samolotem już bardzo, bardzo długo, bo mój ostatni lot był właśnie w 2005 roku, dlatego też po prostu muszę wiele rzeczy ogarnąć, nie mam konkretnego sprzętu, żeby polecieć tak, czy nie mam walizki lub plecaka, nie miałam torebki, jak widzieliście, jeszcze trzeba ogarnąć kwestie płynów i kosmetyków. O, jeżeli ktoś z was ma doświadczenie z Ryanairem i lata Ryanairem, może mi powiedzieć, jak to jest właśnie z płynami, bo słyszałam dwie wersje, że trzeba mieć albo po 50 ml, ale można też, słyszałam, że można mieć też butelkę 100 ml. Dajcie mi proszę znać, jak to jest, bo jestem bardzo ciekawa. Muszę też doczytać, ale jeżeli ktoś latał i ma doświadczenie, to może mi też napisać. Tak samo, czy kosmetyczka ta przezroczysta musi mieć konkretny wymiar, czy po prostu musi zmieścić wszystkie płyny, to też jest bardzo istotne. Ale wracając, zdecydowałam się, że spakuję się w plecak, dlatego że jak wiecie, ja kupuję ubrania w małych rozmiarach, one są malutkie i nie chcę kupować sobie walizki, bo wiadomo, że ja tej walizki sama nie uciągnę, nie będę w stanie jej ciągnąć, czyli ktoś by musiał to robić za mnie. I wiadomo, że ja nie jadę sama, ale pomyślcie, jeżeli jedzie ze mną 3 lub 4 osoby i każdy ma walizkę plus moją walizkę, to tego jedna osoba musi prowadzić wózek tak dwoma rękami, to się robi kłopotliwe. Dlatego też stwierdziłam, że skoro mam tak małe rzeczy, to zmieszczę je w plecak. Kupiłam sobie fajny, wąski plecak, który bardzo fajnie leży tak z tyłu na wózku, raczej jest fajnie wisi, w ten sposób chodziło mi z tym leżeniem o to, że jest idealnie dopasowany, bo jak widzieliście z vlogu z Krakowa, ja używam zawsze takiego żółtego plecaka, ale on jest tak średnio dostosowany, bo to jest po prostu zwykły plecak, a ten właśnie sobie dostosowałam do wózka. Wybrałam też taki czerwony kolor, żeby się rzucał rutyńsko w oczy, kiedy walizki i plecaki, bagaże będą wyjeżdżać. Mieści się tak wytyczne Ryanaira co do toreb, dlatego to jest super. I wiadomo, że jak ja mam go powieszony na wózku, to nie potrzebuję żadnego utwardzenia, tak, ani spodu, ani stelaża. No bo to i tak samo wisi. I powiem wam, że to jest naprawdę dobry patent, bo ja muszę mieć swoje rzeczy tak, żeby albo je powiesić na wózku, albo móc w stanie je trzymać. Dlatego podjęłam taką decyzję i powiem wam, że myślałam o tym, że taki plecak będzie kosztował, nie wiem, 100 zł, a byłam zaskoczona, kiedy znalazłam taki plecak za 30 zł. Było jeszcze za 15, ale tamto już w ogóle były malutkie. A ten był odpowiedni rozmiarem, w fajnej cenie. I muszę wam polecić serdecznie tą firmę. Mam namiot z tej firmy i jest naprawdę super. Nic się z nim nie dzieje. I na ten plecak mam 10 lat gwarancji, no to sami pomyślcie.
Wiadomo, że on się szybciej rozpadnie, tym bardziej przy takich wojażach jak moje. Ale dzięki temu mam fajny plecak, mam się w co spakować. Jest godzina pierwsza w nocy, ja właśnie kończę montować tego vloga, dlatego przyszłam się z wami pożegnać, żeby móc wstawić ten ostatni klip. Bardzo was przepraszam, jeżeli ten vlog wyjdzie chaotyczny i krótki, ale dzisiaj naprawdę po tej przerwie bardzo fajnie nagrywało mi się tego daily vloga. Mam nadzieję, że wam również będzie się go fajnie oglądało. Mam również nadzieję, że 25 zobaczymy się na meetupie w Gdańsku. Cały pomysł z odwiedzeniem tej imprezy wyszedł naprawdę bardzo, bardzo spontanicznie. Ja po prostu nagrywam sobie filmy na YouTube i nie śledzę tych wielkich imprez i powiem wam szczerze, że jeszcze kilka dni temu nie miałam pojęcia, że coś tak fajnego będzie tak blisko mnie. Dlatego jeżeli macie ochotę się ze mną spotkać, to będziecie mogli mnie znaleźć na meetupie. Ja po prostu gdzieś tam będę się kręcić i jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie podbijać jak najbardziej. Mam nadzieję, że zobaczę się z wami, jak również z fajnymi twórcami, których lubię oglądać. Najbardziej cieszę się, że być może uda mi się zobaczyć z Agnieszką Grzelak i ze Szporgami, Martinem Stankiewiczem i tak dalej. Wiecie, że ja po prostu oglądam te kanały, bardzo je lubię. Dlatego też, to jest też dla mnie wydarzenie. Mimo, że jestem twórcą, tak, nagrywam dla was filmy, to również ja bardzo dużo oglądam YouTube'a i również jadę tam jako widz i jako twórca. To jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Mam nadzieję, że się po prostu zobaczymy na meetupie. Jakbyście mnie zapytali jeszcze tydzień temu, to naprawdę nie przypuszczałam, że coś takiego wam powiem. Ale bardzo fajnie się to wpasowuje w klimat wielkich zmian na moim kanale. Dlatego tutaj będzie również wielka relacja z meetup. Pewnie będzie bardzo króciutka i bardzo przerywkowa, ale postaram się nagrać coś fajnego wam dla osób, które po prostu nie mogły być na tym wyjeździe. Pokażę wam również, jak tam dojechać, gdzie jest ta Ergo Arena, bo ja miałam przyjemność już być na Ergo Arenie, tak więc nie jest to żaden na nowość dla mnie. Byłam na Ergo Arenie na moim pierwszym życiu koncercie Indivo, dlatego tak bardzo miło wspominam. Mam tylko nadzieję, że inna firma obsługuje mi to, bo to, ale to na pewno koncert obsługiwała inna firma, bo wtedy był lekki chaos organizacyjny. Ale teraz na pewno wszystko będzie dobrze. Dlatego nawet nie wiecie, jak się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że jeden emita. Wszystko wyszło tak naprawdę spontanicznie. Teraz módlcie się, żeby się udało, żebym tam dojechała i żebym mogła być i żebym mogła się z wami spotkać. Bo jeżeli wybieracie się do Gdańska, to możecie mi napisać, kto będzie. Ja w tej chwili bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.